to dobra kandydatura. Myślę, że też Małgorzata Kidawa-Błońska jest takim politykiem, który ma wyjątkowo mały, negatywny elektorat. Trudno jej nie lubić. Można jej nie afirmować, ale nie budzi niechęci. I myślę, że nawet konserwatyści radykalni z Platformy, z którymi jest w sporze przecież w wielu sprawach, nie mieli powodu, żeby stawiać opór. To jest w ogóle bardzo poważna nadzieja Platformy na przyszłość. Bo to jest osoba z jednej strony spokojna i zrównoważona, odpowiedzialna, z drugiej, jak dzisiaj było mówione wielokrotnie, niezwykle pracowita, co nie zawsze jest dobre, bo jak ktoś jest za bardzo pracowity, a głupi, to może naszkodzić, ale to nie jest ten przypadek, to jest przypadek osoby roztropnej i pracowitej. No i też ma coś takiego w sobie, myślę, że studzi emocje. To jest bardzo ważne, bo tych emocji będzie dużo. Ja myślę, że Józef Zych mądrze zrobił, że nie przyjął, nie uległ tym namowom i nie zgodził się kandydować, bo to by była bezsensowna awantura, dla niego kompromitująca, u schyłku kariery politycznej. Po co mu coś takiego? Polsce to by się na pewno nie przysłużyło, że użyję tego najcięższego argumentu, ale PSL-owi taktycznie też w niczym by nie pomogło, bo oczywiście zemsta Platformy byłaby wieloraka, a trzeba pamiętać, że PSL nie jest dziś w nadzwyczajnej sytuacji, nie jest na fali wznoszącej, więc wdawanie się w takie awantury, które jeszcze mogłyby tej partii odebrać popularność, myślę, byłoby absurdalne. Z drugiej strony mógłby to być taki początek zalotów do nowego koalicjanta, który będzie prawdopodobnie rozdawał karty po wyborach, czyli do PiS-u, gdyby PSL wystawiło jednak Józefa Zycha jako kandydata na marszałka. Ja nie mam wrażenia, żeby PSL mógł liczyć na to, że będzie koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości po wyborach. Dziś nic na to nie wskazuje. Niewiele wskazuje, że wejdą do Sejmu, mogą nie wejść. A nawet jeżeli wejdą, to nie wydaje mi się, żeby byli PiS-owi potrzebni w układance.